mi się podoba. Naprawdę. Jak ktoś potrafi jeździć, ma dobrą oponę, to da sobie radę. Uważam, że w Polsce nastała taka trochę niebezpieczna moda na wielosezonowe opony. I to na przykład w górach, gdzie właśnie jadę. No, jest niewygodne, bo ludzie się zakupują. Jeszcze jak nie potrafią jeździć, to już w ogóle jest problem, nie? Powolutku. Nie jeździć na, jak ktoś mówi, na wyścigi. No i... A tak poza tym będzie wszystko dobrze. A drogi odśnieżone, czy...? Wczoraj jeździłem do Krakowa, była odśnieżona. Ale te boczne, no to wiadomo, że musiało być nie wiadomo ile sprzętu w Polsce, żeby to wszystko naraz odśnieżyć. Tu nie mam takiej możliwości. Ciężko się jeździło, ciężko. Dość zasypane, drogi są... Dopiero wyjeżdżam, że tak powiem, ale myślę, że będzie ciężko sądząc, co tutaj już jest. Także, a patrząc z okna widziałem, że tutaj na głównej drodze jest tak samo. Dzisiaj niedziela, to 30 zdarzeń drogowych na godzinę 10, to zdecydowanie większa liczba, aniżeli w analogiczne niedziele, kiedy pogoda jest lepsza. Co też my jako policjanci apelujemy o to, żeby przede wszystkim zdjąć nogę z gazu i to, co bardzo ważne, jeżeli utkwimy gdzieś w jakiejkolwiek zaspie albo padniemy gdzieś, gdzie wyjazd po prostu jest niemożliwy i potrzebujemy jakiejkolwiek pomocy, zwróćmy uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Niestety właśnie na skutek niewłaściwego zachowania osób znajdujących się w pojeździe w nocy doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku, gdzie dwoje obywateli Ukrainy po najechaniu na baterię chłodne wyszło z samochodu, nie zabezpieczyli się właściwie, zostali najechani przez pojazd, który znajdował się za nimi, na skutek czego jeden z mężczyzn zmarł. Występują jeszcze opady śniegu, są one słabsze niż wczorajszego dnia i w nocy, natomiast jeszcze dzisiaj, zwłaszcza na południu województwa, dopada 4 do 7 cm śniegu. Temperatura będzie ujemna dzisiaj, od minus 3 do minus 1 stopnia, nieco chłodniej w rejonach podgórskich. Temperatura spadnie w nocy od minus 9 do minus 6 stopni, więc będzie to mroźna noc. Natomiast jutro, czyli w poniedziałek, już bez opadów śniegu, nadal z temperaturą ujemną od minus 5 stopni, ze słabym wiatrem. Opady śniegu pojawią się znów we wtorek i w środę, więc jeszcze o tej zimie nie zapomnimy.